OSS, okiem służb specjalnych. Zaprasza Piotr Herman, czyli ja. A to jest podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaś ja znam się na nich, gdyż sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Serdecznie zapraszam. Szpiegul.pl. Cześć! Informacyjne kung fu. Serdecznie witam Cię w najnowszym odcinku. Wiele się ostatnio dzieje i przyznać trzeba, że wielu z nas w różny sposób i w niejednakowym stopniu, ale jednak angażuje się w wydarzenia mające miejsce za naszą wschodnią granicą. To zrozumiałe. Zastanawiałem się, czy nie powinienem nieco przystopować z podcastem na rzecz komentowania tego, co się dzieje. Jednakże e-maile, które otrzymałem, przekonały mnie do tego, abym kontynuował tematykę służb chińskich, a konkretnie to, abym odniósł się do prowadzonej przez Chiny wojny informacyjnej. A tak się składa, że wziąłem ostatnio udział w interesującej wymianie myśli, bo nie była to żadna oficjalna wideokonferencja. W jej trakcie jednym z omawianych zagadnień była możliwość czynnego, choć pośredniego angażowania się Chin w konflikt na Ukrainie. Nie chodzi jednak o próbę związania sił amerykańskich i proamerykańskich na europejskim teatrze działań, lecz o hipotetyczną strategię wobec samej Rosji, opartą na trzech kolejnych starożytnych 36 podstępach. Od zabij pożyczonym mieczem, poprzez zaczekaj aż wróg się zmęczy, aż do splądrowania płonącego domu. Zabrzmiało to wszystko bardzo poetycko, a więc po chińsku. W dalszej części tego odcinka wyjaśnię, o co chodzi. Nie chciałbym też, abyś odniósł wrażenie, że traktuję omawiane w tej audycji kwestie w kategoriach czarno-białych. Przyjrzyj się proszę nazwie podcastu. Pokazuję Ci wszystko okiem służb specjalnych, czyli świat dwukolorowy, dwubiegunowy całkowicie odpada. Dla dzisiejszych emocjonalnych czasów, gdzie bardzo trudno o rzeczowe analizy, za to o opluwanie tych, co nie są z nami, jest normą, to wymaga od Ciebie znacznego wysiłku intelektualnego. W żadnym z odcinków podcastu czy artykułów na blogu ja nie oceniam. Przynajmniej nie w żadnych kategoriach moralnych czy politycznych. Ja tylko opowiadam o tym, jak jest, a przynajmniej tak, jak to widzę moim specyficznym wzrokiem. Używam słów, które mają charakter opisowy. Tylko i wyłącznie poznawczy, a nie ocenny. W żadnym wypadku nie traktuj ich jako pojęcia wartościujące, bo one niosą szkodliwy w przypadku OSS ładunek emocjonalny. W tym wszystkim, o czym opowiadam, chodzi jedynie o ukazanie przyjętych rozwiązań oraz ich skuteczność w tej specyficznej dziedzinie, jaką jest działalność służb tajnych. A wszystko po to, aby uczyć się w miarę możliwości od najlepszych. I teraz skupię się na kung fu. Użyłem bowiem tego zwrotu, choć właściwsze byłoby wushu. Kung fu to określenie oznaczające osiągnięcie mistrzostwa, takie wypełnienie wysiłku. We wszystkim zresztą. Jest kung fu w sztukach walki, w układaniu kwiatów, w pisaniu wierszy, a pewnie i ziewaniu. Mistrzowskim ziewaniu. Chodzi o to, że trzeba na to coś poświęcić wiele, wiele praktyki, a więc wiele swego życia. Natomiast wushu oznacza sztukę wojenną, sztukę militarną. A wojna informacyjna to przecież jest jej część. W naszej zaś kulturze utarło się słowo kung fu na oznaczenie chińskich sztuk walki, czyli wushu właśnie. Więc już wiesz, skąd dzisiejszy tytuł i co oznacza chińską doktrynę wojny informacyjnej. No i czeka Cię teraz kolejna bomba informacyjna. W tym odcinku opowiem m.in. o strategii trzech wojen i dokumencie numer 9, o nowej formie chińskiej wojny ludowej, o broni informacyjnej oraz organizacji chińskiej walki informacyjnej, a także o zinformatyzowaniu pola bitew informacyjnych. A na końcu tego odcinka podcastu zreasumuję najważniejsze cechy chińskiej doktryny wojny informacyjnej. Zaczynamy!
36 podstępów. Zanim wytłumaczę, o co chodzi w tej prawdopodobnej roli Chin w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, to serdecznie zapraszam Cię do zapoznania się z niewielkim dziełkiem noszącym tytuł 36 podstępów lub 36 forteli. W języku polskim jest ona zwykle dołączana do słynnej sztuki wojny Sun Tzu. Ja ze swej strony polecam jednak książkę 36 forteli napisaną przez Piotra Plebaniaka, gdzie na kilkuset stronach tłumaczy krok po kroku każdy z tych podstępów. Samo dziełko jest bardzo stare. Jak stare? Tego nie wiadomo. Jest to przedmiot wielu spekulacji i wielu dociekań, podobnie jak i sama spójność owych 36 podstępów. Wiadomo na pewno, że ten tekst został upubliczniony na przełomie XIX i XX wieku. Ale ważny stał się dopiero w roku 1930. Wówczas bowiem ukazała się tania edycja wydana przez Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą. Na Zachodzie zaś popularność tego niewielkiego dziełka rośnie od początku lat 70. XX wieku. A teraz tłumaczę, o co chodzi z tymi Chinami w konflikcie na Ukrainie. Przede wszystkim przypomnę starożytną rzymską maksymę Is fecit cui prodest, czyli ten uczynił, komu to przyniosło korzyść. Postawmy najpierw pytanie, co się stanie, jeśli Rosja wygra wojnę na Ukrainie? Stanie się ona, nie wiem czy równorzędnym, ale na pewno takim stabilnym partnerem dla Chin. Niemal na pewno jednak straci sporo sił. Co się jednak stanie, jeśli przegra? Tego pytania dotyczy bowiem fortel zabij pożyczonym mieczem. Nastąpi poważne osłabienie Rosji. W czasie wojny trzeba zaczekać, aż wróg się zmęczy. Czy po przegranej będzie ona potrafiła utrzymać porządek w całym swym wielkim państwie? Czy nie pojawi się potrzeba ochrony żywotnych interesów chińskich i ich obywateli na terenach dziś rosyjskich, a w przeszłości jednak chińskich? Czyż Syberia nie jest wystarczająco bezkresna, bezludna i przebogata w pierwiastki z tablicy Mendelejewa? Jeśli wówczas wkroczy Armia Ludowo-Wyzwoleńcza, by przywrócić te dalekowschodnie ziemie do macierzy, to komu przyniesie to korzyść? W obu przypadkach, wygrana bądź przegrana Rosji, największą korzyść wydają się odnosić Chiny, nie wydając ani pensa, to znaczy juana chińskiego. Ot taka kawiarniana mądrość. Przejdźmy jednak do sedna, czyli do chińskiej wojny informacyjnej. Trzy wojny. Trzy wojny lub trzy taktyki to oficjalna, polityczna i informacyjna strategia wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, wykorzystująca trzy wojny – mediów i opinii publicznej oraz psychologiczną i prawną. Jednocześnie jest ona prawnym uzasadnieniem prowadzenia przez armię chińską działań w wojnie informacyjnej. Dla naszych rozważań interesujące jest to, że stawia wojnę informacyjną w centrum chińskich działań wojskowych. Laura Jackson, amerykańska ekspert do spraw Chin, powiedziała, że trzy wojny mają na celu podważenie międzynarodowych instytucji, zmianę granic i obalenie globalnych mediów, a wszystko to bez jednego strzału. Tak na boku dzisiejszych rozważań, czy nie z tym mamy do czynienia na Ukrainie? Doktryna trzech wojen została zatwierdzona przez Komitet Centralny Chińskiej Partii Komunistycznej i Centralną Komisję Wojskową w grudniu 2003 roku, aby kierować operacjami politycznymi i informacyjnymi Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Rozdział drugi, sekcja 18 Regulaminu Pracy Politycznej Chińskiej ALW, wymienia trzy rodzaje działań wojennych wśród innych zadań politycznych. Wojnę mediów, czyli opinii publicznej, wojnę psychologiczną oraz wojnę prawną. Za ich organizację odpowiadają trzy instytucje. Departament Łącznikowy w Departamencie Polityki Ogólnej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin oraz Departament Pracy Zjednoczonego Frontu. Przypominam, że ten ostatni prowadzi również pracę wywiadowczą. Wojna psychologiczna ma na celu osłabienie zdolności wroga do prowadzenia operacji bojowych poprzez operacje mające na celu
odstraszenie, szokowanie i demoralizowanie wrogiego personelu wojskowego oraz wspieranie ludności cywilnej. Wojna medialna ma na celu wpływanie na krajową i międzynarodową opinię publiczną w celu budowania poparcia dla działań militarnych Chin oraz odstraszania przeciwnika od działań sprzecznych z interesami Chin. Natomiast wojna prawna, zwana wojną praworządną, wykorzystuje prawo międzynarodowe i krajowe, aby dochodzić chińskich interesów. Trzy wojny są więc używane do blokowania swobody operacyjnej przeciwnika oraz do kształtowania przestrzeni operacyjnej. Służą również do budowania międzynarodowego wsparcia i zarządzania możliwymi reperkusjami politycznymi chińskiej armii. Celem jest więc osłabienie przeciwników Chin w regionach stanowiących to, co one uważają za swoje podstawowe interesy oraz tworzenie warunków odpowiednich do rozwiązania konfliktu na korzystnych dla Chin warunkach bez uciekania się do wojny fizycznej lub też odwrotnie, stworzenie klimatu i kontekstu dla użycia siły przez Chiny. Dziewiąty dokument. Dokument numer 9, a dokładniej to komunikat o obecnym stanie sfery ideologicznej, jest poufnym dokumentem wewnętrznym, szeroko jednak rozpowszechnionym w Komunistycznej Partii Chin w lipcu 2012 roku. Ostrzega się w nim przed 7 niebezpiecznymi zachodnimi wartościami, w tym wolnością mediów i niezależnością sądownictwa. Z tego też powodu zabronione jest nauczanie któregokolwiek z owych 7 tematów. W zamian kładzie się nacisk na kontrolowanie i zapobieganie szerzenia za pośrednictwem internetu idei wywrotowych wobec rządów KPH. Dokument ten został sporządzony w kontekście planowanych wówczas reform gospodarczych i politycznych. Był on do użytku wewnątrzpartyjnego i nie został udostępniony publicznie przez KPH ani też żadne organy chińskiego rządu. A jednak wyciekł w lipcu 2013 roku, rzekomo przez chińskiego dysydenckiego dziennikarza Gao Yu. Za ten czyn został on skazany przez trzeci pośredni sąd ludowy w Pekinie na 7 lat więzienia za ujawnianie tajemnic państwowych. Rzeczony dokument jest bardzo krytyczny wobec wartości zachodnich i wrogo wręcz odnosi się do wyjątkowo złośliwych, to w cudzysłowie, ideałów szerzących się w chińskim społeczeństwie, takich jak idea demokracji konstytucyjnej, społeczeństwa obywatelskiego i wartości uniwersalnych, wolność, demokracja, prawa człowieka. Jednocześnie dokument ten ostrzega, że wszystkie one podważają kontrolę KPH nad chińskim społeczeństwem. Wyniki analizy zawartości treści dokumentu numer 9, przeprowadzonej przez dziennikarza The New York Times, Chrisa Buckleya, wykazały, że ów nacisk na dyscyplinę polityczną miał na celu, uwaga, zapobieżenie lewicowemu, czyli maoistowskiemu, sprzeciwowi wobec potrzebnych reform gospodarczych, unikając w ten sposób rozłamu, który doprowadził do rozpadu Związku Radzieckiego podczas reform Gorbaczowa. Niezależnie od tego, dokument ten dobrze pokazuje, przed czym broni się państwo chińskie, stosując narzędzia wojny informacyjnej. Zinformatyzowana wojna. Jak więc zapewne już dostrzegasz, to prowadzenie wojny informacyjnej leży przede wszystkim na barkach armii chińskiej. W Białej Księdze Obronnej z 2008 roku wskazano, że zinformatyzowana wojna Chin to prowadzenie wojny informacyjnej w ramach Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i innych organizacji Komunistycznej Partii Chin. Chiny propagują wizerunek siebie jako pokojowego, niezagrażającego narodu nastawionego na rozwój wewnętrzny, a nie na dążenie do władzy międzynarodowej. Oświadczenia w ONZ, takie jak oświadczenie prezydenta Xi Jinpinga, że Chiny nigdy nie będą dążyć do hegemonii, ekspansji lub strefy wpływów,
są przykładem tych prób wpływania na percepcję, na postrzeganie. Chińska doktryna wojny informacyjnej sugeruje bowiem, że taktyka jest częścią szerszej strategii zachęcania potencjalnych przeciwników do samozadowolenia. Zinformatyzowana wojna Chin obejmuje wykorzystanie broni i sił opartych na informacjach, w tym systemów zarządzania polem bitwy, zdolności do precyzyjnego uderzenia oraz dowodzenia i kontroli wspomaganej technologią, czyli tzw. C4 ISR. Jednakże do tego terminu należy również dodać działania polityczne i wywiadowcze, szpiegowskie, podejmowane przez państwo chińskie. Celem chińskiego kierownictwa wojskowego jest przekształcenie Armii Ludowo-Wyzwoleńczej z prowadzenia wojny ludowej na angażowanie się w wojenne warunki informatyzacji, co obejmuje przeniesienie doktryny wojskowej z platformy uzbrojenia na cybercentryczną, którą charakteryzuje wykorzystanie powiązań sieciowych pomiędzy różnymi platformami. O tym, w jaki sposób i jakie założenia przyjęło państwo chińskie, opowiem za chwilę, omawiając co ważniejsze artykuły ojców chińskiej wojny informacyjnej. W lipcu 1998 roku w San Diego odbyła się konferencja sponsorowana przez Centrum RAND do spraw polityki Azji i Pacyfiku oraz Chińską Radę Zaawansowanych Studiów Politycznych z siedzibą na Tajwanie. Zgromadziła ona amerykańskich i chińskich, tajwańskich ekspertów wojskowych, aby omówić modernizację Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. W swojej prezentacji James C. Mulvenon stwierdził: pisma chińskie wyraźnie sugerują, że wojna informacyjna jest tematem wyłącznie wojskowym i czerpie inspirację głównie z pism wojskowych USA. Definicje koncepcji Armii Ludowo-Wyzwoleńczej brzmią nieprawdopodobnie znajomo. Ale już w 2006 roku w strategicznym dokumencie analitycznym dla Indyjskiego Instytutu Studiów i Analiz Obronnych, to jest taki think tank, zauważono, że choć chińskie rozumienie wojny informacyjnej początkowo opierało się na koncepcjach zachodnich, to jednak w coraz większym stopniu ewoluowało w stronę własnego rozumienia istoty tego rodzaju wojny. Chiny przyjęły bowiem ideę dominacji informacyjnej przy użyciu starożytnych metod walki, jak choćby tych opisanych w traktacie 36 forteli. Interesujące jest to, że przywódcy Chin nieustannie podkreślali stosowanie asymetrycznych technik w celu przeciwdziałania silniejszym państwom, takim jak Stany Zjednoczone, w tym wojny informacyjnej. Chińska strategia wojny informacyjnej skupia się na wykorzystaniu tego, co Chiny nazywają strategiami do budowania i utrzymywania przewagi informacyjnej. Pomagają one Chinom zrekompensować braki w broni opartej na technologii i obejmują wszelkie wysiłki zmierzające do tworzenia błędów poznawczych oraz wpływania na treść, proces i kierunek myślenia przeciwnika. Zaś operacje w cyberprzestrzeni służą do uzyskania dominacji informacyjnej poprzez rozpoznanie i szpiegostwo, przeprowadzanie włamań do sieci w celu kradzieży i ewentualnej zmiany danych. Oznacza to, że chińska koncepcja wojny nieograniczonej łączy elementy operacji informacyjnych, operacji w cyberprzestrzeni, wojny nieregularnej, wojny prawnej, wojny praworządnej, oraz stosunków zagranicznych, stosunków międzynarodowych. I wszystkie one prowadzone są zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojny. A to już brzmi dla nas bardzo znajomo, bardzo rosyjsko, prawda? Wojna jest kontynuacją polityki innymi środkami. Tak napisał Clausewitz. A ludzie radzieccy stwierdzili przecież, że pokój jest kontynuacją wojny innymi środkami. W ten sposób w czerwcu 2020 roku Twitter zamknął 23 750 kont głównych i około 150 000 kont wspomagających, które były wykorzystywane przez Chiny do prowadzenia operacji informacyjnej mającej na celu wzmocnienie globalnej pozycji Chin
podczas epidemii COVID-19, a także atakowanie tradycyjnych celów, takich jak działacze na rzecz demokracji, Tajwan czy Guo Wengui. O nim opowiadałem w ostatnim odcinku OSS. Twitter oświadczył wówczas, że konta promowały zwodnicze narracje i rozpowszechniały propagandę. A dwa miesiące później, w sierpniu 2020 roku, Google usunął z YouTube'a ponad 2,5 tysiąca kanałów, które podejrzewano o rozpowszechnianie chińskiej dezinformacji. Usunięte kanały zawierały głównie treści w języku chińskim i obejmowały tematy, które powodują podziały, takie jak na przykład ruch Black Lives Matter. Wojna ludowa. Omówię teraz artykuł autorstwa Wei Jingchenga z 25 czerwca 1996 roku pod tytułem Wojna informacyjna – nowa forma wojny ludowej, opublikowany w Liberation Army Daily. W dobie informacji mamy do czynienia z czymś, co określa się obosiecznym mieczem. Informacja jest bowiem zarówno narzędziem walki, jak i obiektem poszukiwanym przez walczące strony. Z tego też powodu kluczowymi elementami supremacji, czyli przewagi informacyjnej, są ilość i jakość oraz szybkość przesyłania zasobów informacyjnych. Jakie są tego konsekwencje? Po pierwsze, informacja nie jest tylko wiadomością. Po drugie, w przeciwieństwie do broni precyzyjnej i elektronicznej, to broń informacyjna nie odnosi się tylko do broni opartej na informacjach. To sama informacja jest najskuteczniejszą bronią. Informacje mają charakter wzajemny i nie mogą być kategoryzowane według sektora lub branży. Mogą bowiem być wykorzystywane do ataku na system rozpoznawania wroga i system informatyczny w sposób proaktywny lub reaktywny. Mogą pozostać skuteczne w krótkim lub dłuższym czasie oraz mogą być użyte do zaatakowania wroga od razu lub też po okresie inkubacji. A dobra ochrona informacji i rozpoczęcie kontrataku bronią informacyjną w przypadku zaatakowania jest głównym przedmiotem przygotowań do wojny w epoce informacji. Stąd też w czymś, co można określić chińską doktryną wojny informacyjnej, uznaje się, że błędem jest sądzić, że informacje tylko z dziedziny wojskowej warto zachować w tajemnicy, a informacje dla celów cywilnych nie należą do kategorii tajemnicy. W rzeczywistości uważa się, że jeśli nie zostaną podjęte żadne środki bezpieczeństwa w celu ochrony komputerów i sieci, to informacje mogą zostać utracone. Ponadto, jeśli uznaje się, że pozyskiwanie informacji wroga jest sprawą służb wywiadowczych i bezpieczeństwa oraz że nie ma to nic wspólnego z nikim innym, to traci się dobrą okazję do wygrania wojny informacyjnej. Zrozumiałe więc, że w wojnę informacyjną, podobnie jak i w działania wywiadowcze, angażowani są wszyscy Chińczycy na całym świecie. I powtórzę to, co mówiłem w poprzednim odcinku. To nie oznacza, że wszyscy Chińczycy poza Chinami prowadzą taką działalność. Ja mówię o podejściu państwa chińskiego, a nie pojedynczych, indywidualnych osób. W doktrynie chińskiej podkreśla się, że wojna informacyjna jest niedroga w stosunku do wojny energetycznej, konwencjonalnej, ponieważ wrogie państwo może otrzymać paraliżujący cios przez internet, i po stronie odbiorcy nie będzie w stanie stwierdzić, czy to jest żart na przykład dziecka, czy też atak wroga. Ta cecha wojny informacyjnej decyduje o tym, że każdy uczestnik wojny ma większe poczucie niezależności oraz większą inicjatywę. Dzięki temu, jeśli organizacja jest niewystarczająca, to każdy z uczestników może toczyć własne bitwy bez potrzeby tworzenia połączonych sił. Szum informacyjny jest wzmacniany tym, że internet może generować ogromną ilość bezużytecznych informacji, które zajmują ograniczone kanały i przestrzeń, a także blokują działanie wszelkich atakowanych stron. W związku z tym,
Wojna ludowa w kontekście wojny informacyjnej jest prowadzona przez setki milionów ludzi przy użyciu nowoczesnych systemów informatycznych typu otwartego. Jednakże mobilizacja polityczna do wojny musi opierać się na technologii informacyjnej, żeby była skuteczna. Na przykład poprzez generowanie i dystrybucję oprogramowania do mobilizacji politycznej przez internet, wysyłanie patriotycznych wiadomości e-mail i tworzenie baz danych dla tradycyjnej edukacji. W ten zaś sposób można w pełni wykorzystać nowoczesne media techniczne oraz rozszerzyć efekt otwartości internetu. Krótko mówiąc, znaczenie i implikacje wojny ludowej uległy głębokiej zmianie w epoce informacyjnej i wzrosła szansa, że ludzie przejmą inicjatywę i losowo wezmą udział w wojnie, w której stosowanie strategii jest bardziej skryte i nieprzewidywalne. Zwracam więc uwagę na bardzo istotną kwestię dotyczącą wojny informacyjnej w ujęciu chińskim. Indywidualna praca wielu osób, nawet przy słabej organizacji, wymaga olbrzymiej mobilizacji politycznej i jest skuteczna. Broń informacyjna. Przejdę do kolejnego artykułu. Generał dywizji Wang Pufeng, były dyrektor Departamentu Strategii Akademii Nauk Wojskowych w Pekinie w China Military Science wiosną 1995 roku, opublikował pracę pod tytułem Wyzwania wojny informacyjnej. Jego zdaniem wojna informacyjna będzie kontrolować formy przyszłych wojen. Ponieważ autoryzowana siła i sprzęt oraz strategia, taktyka i teoria militarna chińskiej armii były wytworami ery przemysłowej i nie zaspokajały potrzeb wojny informacyjnej, to też obecnie zdecydowanie zmieniono w Chinach ten stan rzeczy. Owa luka potrzeb wojny informacyjnej, rozumianej w kategoriach cyberprzestrzennych, została zmniejszona, a wręcz zniwelowana i są one na bieżąco zaspokajane. A wszystko to dlatego, gdyż w przypadku angażowania się Chin w wojnę z silnymi wrogami, stoją one w obliczu wszechstronnego i potężnego tłumienia informacji. I tak pojawia się typowo chińskie pytanie, jak wykorzystać słabość do pokonania siły i jak prowadzić wojnę ze słabymi wrogami, aby wykorzystać przewagę informacyjną do osiągnięcia większych zwycięstw mniejszym kosztem. Zwróć uwagę, że wszystkie informacje oraz wszelka broń kontrolowane są przez ludzi. Oznacza to, że ludzie są głównym czynnikiem siły bojowej. Jednocześnie o funkcjach ludzi i broni decyduje przede wszystkim kontrola informacji, gdyż to ona odgrywa ważną rolę w działaniach wojennych. W związku z tym decyduje o zwycięstwie lub o porażce. O ile w epoce przemysłowej siła bojowa wojska była mierzona przede wszystkim tym, ile zdolności wojsko posiadało i mogło wykorzystać, to w erze informacji efektywność wykorzystania mocy produkcyjnych jest jeszcze ważniejsza. Ogólnie rzecz biorąc, wojsko posiadające potencjał, ale bez środków do jego wykorzystania, nie może stać się realną potęgą bojową. Wojsko może stać się skuteczną siłą bojową tylko wtedy, gdy potrafi efektywnie wykorzystać swoje możliwości. Wojna ludowa z przeszłości była prowadzona w przestrzeni namacalnej, ale wojna informacyjna, oprócz tego, że występuje w przestrzeni namacalnej na ziemi, morzu i w powietrzu, jest prowadzona jeszcze bardziej w przestrzeni niematerialnej, takiej jak pola elektromagnetyczne. Wojna informacyjna zdecydowanie różni się treścią i formą od technik wojennych stosowanych w przeszłości. Z tego też powodu Chiny włożyły ogromny wysiłek w technologię informacyjną, systemy broni informacyjnej i sieci informacyjne. Są to bowiem ważne aspekty budowy sprzętu wojskowego zaadaptowanego na potrzeby wojny informacyjnej. Dobrem materialnym jest obecnie nie tylko sama informacja, ale również jej źródła,
kanały oraz jej przechowywanie. Gromadzenie, przesyłanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji oraz przekształcanie jej w siłę bojową zależy od innych dóbr materialnych, energii i nośników technologii. Sama zaś technologia informacyjna jest szczytem zaawansowanych kluczowych technologii teledetekcyjnej, komunikacyjnej oraz komputerowej. Kluczowa broń informacyjna obejmuje precyzyjne systemy uzbrojenia i systemy broni do walki elektronicznej, a także systemy C4I, czyli łączność, naprowadzanie, sterowanie, komputery i wywiad, które tworzą centralny układ nerwowy. Owe elementy sprzętowe są niezbędne, aby osiągnąć zwycięstwo w wojnie informacyjnej. I potrzeba jeszcze jednego. Aby osiągnąć zwycięstwo w wojnie informacyjnej, centralną kwestią jest kontrola informacji. W porównaniu z siłą potencjalnych wrogów, technologia informacyjna i broń informacyjna chińskiej armii mogą być przez dłuższy czas słabsze. Chiny są bowiem silne w bliskiej wojnie, zaś wróg jest silny w wojnie dalekiej. Jest tak dlatego, że wrogowie Chin wykorzystują głównie swoje siły powietrzne i marynarkę wojenną do prowadzenia strategicznej wojny informacyjnej, a Chiny znajdują się na strategicznej pozycji angażowania się w wojnę obronną wzdłuż linii wewnętrznych. A w wojnie obronnej Chiny gruntownie wdrażają aktywną strategię defensywną i oprócz ukrywania sił, aktywnie angażują się w obronę przeciwlotniczą oraz przechwytywanie lub niszczenie broni wroga, jeśli nadejdzie niespodziewany atak. Strategicznie używają przygotowania i obrony, a taktycznie ataku. Z tego też powodu wojna informacyjna jest organizowana zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Wojna informacyjna obejmuje angażowanie się w aktywne ukrywanie i atakowanie informacji, a także reaktywną obronę informacji kontrrozpoznawczych, odporność na ingerencję i obronę przed zniszczeniem. Zaś kwestia ofensywy informacyjnej związana jest z technologią do ukrywania informacji. W warunkach nowoczesnej wysokiej technologii ofensywa informacyjna jest zwykle wstępem do ofensywy strategicznej. W sytuacjach obrony informacji siły chińskie dążą do aktywnego podejścia w sytuacji reaktywnej i używają wszelkich możliwych środków, aby zniszczyć przewagę informacyjną przeciwnika i przekształcić gorszą pozycję informacyjną na lepszą. A Chiny są mistrzami rekompensowania gorszej technologii poprzez lepszą taktykę. Stąd też stosują tradycyjną metodę wojenną. Ty walczysz na swój sposób, a ja walczę po swojemu. I wykorzystują swoje mocne strony, aby atakować słabości wroga oraz przyjąć aktywną rolę w wojnie. Z tego też powodu starają się w pełni wykorzystać zalety terytorium narodowego i frontowych obiektów informacyjnych do prowadzenia rozpoznania sytuacji wroga oraz ochrony siebie i ataku na wroga. Rozwijają, ulepszają i wykorzystują chińską broń informacyjną w skoncentrowany sposób do przeprowadzania nalotów na platformy i bazy operacyjne wroga oraz do niszczenia i udaremniania ofensywy wroga. Kładą nacisk na mobilną wojnę informacyjną. Organizują akcje sabotażowe, wykorzystując wszelkie okazje i przeprowadzają ciągłe naloty, aby wyczerpać i osłabić wroga. I w końcu organizują wyspecjalizowane, połączone oddziały specjalne, wyposażając je w broń informatyczną do prowadzenia działań wojennych. W ostatecznym rozrachunku wojna informacyjna prowadzona jest przez ludzi. Dlatego tam bardzo istotne jest kultywowanie utalentowanych ludzi do prowadzenia wojny informacyjnej, zarówno w informatyce i technologii, jak i w dowodzeniu i kontroli. Ci drudzy w szczególności muszą posiadać umiejętność przeprowadzania kompleksowych analiz i przetwarzania informacji społeczno-politycznych, rozumieć siebie i wroga, a także pole bitwy,
oraz mieć zdolność do naukowego myślenia strategicznego z wszechstronnych punktów widzenia. W wojnie informacyjnej równie istotne jest wsparcie tyłów i techniczne, które musi być w stanie zagwarantować, że broń i sprzęt będą zawsze utrzymywane w doskonałym stanie. Głównymi metodami kultywowania talentów są studia i szkolenia. Ponadto kolegia i uniwersytety tworzą programy nauczania w zakresie wojny informacyjnej. I może przypomnę, że w lutym 2018 roku, podczas przesłuchania przed Senacką Komisją do Spraw Wywiadu, dyrektor FBI Christopher Wray opisał Instytuty Konfucjusza, chińskie ośrodki kultury i języka na uniwersytetach, jako ośrodki wykorzystywane w charakterze narzędzi szpiegowskich do wpływania na opinię publiczną oraz do tłumienia wolności akademickiej poprzez ograniczanie lub uniemożliwianie dyskusji na niektóre tematy. Pole bitwy. I przyszedł czas na artykuły starszego pułkownika Wang Baokun oraz Li Fei, opublikowane w Liberation Army Daily w czerwcu 1995 roku. Autorzy pracowali wówczas w Akademii Nauk Wojskowych w Pekinie. Wojna zawsze była powiązana z informacją. Jednakże dopiero wówczas, gdy wojna jest zdominowana przez informację, staje się ona autentyczną wojną informacyjną. Wojna informacyjna to operacje bojowe w środowisku zaawansowanego technologicznie pola bitwy, w którym obie strony wykorzystują środki technologii informacyjnej, sprzęt lub systemy w rywalizacji o władzę uzyskiwania, kontrolowania i wykorzystywania informacji. Wojna informacyjna w wąskim znaczeniu odnosi się do tzw. wojny informacyjnej na polu bitwy, której sednem jest wojna dowodzenia i kontroli. Definiuje się ją jako wszechstronne wykorzystanie przy wsparciu wywiadowczym oszustwa wojskowego, tajemnicy operacyjnej, wojny psychologicznej, wojny elektronicznej i materialnego zniszczenia w celu zaatakowania całego systemu informacyjnego wroga, w tym jego personelu, oraz zakłócanie przepływu informacji wroga w celu wpłynięcia, osłabienia i zniszczenia zdolności dowodzenia i kontroli wroga, jednocześnie chroniąc własną zdolność dowodzenia i kontroli przed wpływem podobnych działań wroga. Tak więc wojna informacyjna, w wąskim sensie, składa się z 5 głównych elementów i 2 ogólnych obszarów. 5 głównych elementów to zniszczenie materialne, czyli użycie broni do niszczenia kwatery głównej wroga, stanowisk dowodzenia oraz centrów informacyjnych, dowodzenia i kontroli, tzw. C2. Wojna elektroniczna, czyli użycie elektronicznych środków zagłuszania lub użycie broni antyradiacyjnej, elektromagnetycznej, do atakowania wrogich systemów zbierania informacji i danych wywiadowczych, takich jak łączność i radary. Decepcja, rozumiana jako oszustwo wojskowe, czyli wykorzystanie operacji, takich jak zwody taktyczne, symulowanie walki, w celu osłaniania lub oszukiwania systemów zbierania danych wywiadowczych wroga. Tajemnica operacyjna, co oznacza użycie wszelkich środków w celu zachowania tajemnicy i powstrzymania wroga przed zbieraniem informacji wywiadowczych na temat naszych operacji. I wojna psychologiczna, czyli korzystanie z telewizji, radia i ulotek w celu osłabienia morale wojskowego wroga. Natomiast 2 ogólne obszary to ochrona informacji, czyli obrona, oraz atak informacyjny. Obrona informacji oznacza zapobieganie niszczeniu własnych systemów informatycznych, zapewniając, że systemy te mogą wykonywać swoje normalne funkcje. Kluczowe informacje i systemy informacyjne są priorytetami bojowymi, kluczowymi celami ataku wroga. Natomiast atak informacyjny oznacza atakowanie systemów informatycznych wroga, czyli niszczenie lub blokowanie wrogich źródeł informacji, podważanie lub osłabianie zdolności dowodzenia i kontroli, C2, wroga,
oraz odcięcie całego systemu operacyjnego wroga. Głównymi celami ataku informacyjnego są dowództwo bojowe wroga, kontrola i koordynacja, wywiad oraz globalne systemy informacyjne. Udana ofensywa informacyjna wymaga spełnienia trzech warunków wstępnych. Po pierwsze, zdolności zrozumienia systemów informacyjnych przeciwnika i ustanowienia odpowiedniego systemu baz danych. Po drugie, różnorodnych i skutecznych środków ataku. Oraz po trzecie, zdolności do oceny uszkodzeń w bitwie atakowanych celów. Wojna informacyjna w szerokim znaczeniu odnosi się do wojny zdominowanej przez informację, w której jednostki zdigitalizowane wykorzystują sprzęt informacyjny. Cyfrowe pole bitwy to złożony system sieciowy, obejmujący całą przestrzeń operacyjną. Składa się z systemu łączności, systemu dowodzenia i kontroli, systemu transmisji danych wywiadowczych, skomputeryzowanej bazy danych pola bitwy i terminali użytkowników, z których wszystkie mogą dostarczać użytkownikom duże ilości informacji związanych z operacjami w czasie rzeczywistym lub też prawie rzeczywistym. Cyfrowe pole bitwy jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia wojny informacyjnej. Ważnym wsparciem dla wojny informacyjnej jest zinformatyzowane wojsko, a digitalizacja jest jedynie krokiem pierwszym. Podsumowanie. Na koniec dzisiejszego odcinka chciałbym podkreślić cechy charakterystyczne chińskiej doktryny wojny informacyjnej, gdyż budując własne zasoby, warto korzystać z tego, co Chińczycy już wypracowali. Wojna zawsze była powiązana z informacją, jednakże dopiero gdy informacja ją zdominowała, to stała się wojną informacyjną. Oficjalna, polityczna i informacyjna strategia wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej została zawarta w doktrynie 3 taktyki i oznacza jednoczesne prowadzenie w ramach wojny informacyjnej trzech wojen: medialnej, czyli opinii publicznej w celu budowania poparcia dla działań militarnych Chin, psychologicznej w celu osłabienia zdolności wroga do prowadzenia operacji bojowych i prawnej, czy też praworządnej, w celu dochodzenia na świecie chińskich interesów. Działania informacyjne wewnątrz Chin ukierunkowane są na kontrolowanie i zapobieganie szerzenia idei wywrotowych, zarówno liberalnych, jak i maoistowskich, wobec rządów Komunistycznej Partii Chin, o czym mówi dokument numer 9. Chińska strategia wojny informacyjnej skupia się na budowaniu i utrzymywaniu przewagi informacyjnej. Aby osiągnąć zwycięstwo w wojnie informacyjnej, centralną kwestią jest kontrola informacji. Dobrem materialnym jest obecnie nie tylko sama informacja, ale również jej źródła, kanały i przechowywanie. Chiny są silne w bliskiej wojnie, zaś ich wróg jest silny w wojnie dalekiej. Dlatego Chiny starają się w pełni wykorzystać zalety terytorium narodowego i frontowych obiektów informacyjnych do prowadzenia rozpoznania sytuacji wroga, ochrony siebie oraz ataku na wroga. W ostatecznym rozrachunku wojna informacyjna prowadzona jest przez utalentowanych ludzi. Głównymi metodami kultywowania talentów są studia i szkolenia. Nacisk kładziony jest na mobilną wojnę informacyjną, w którą poza Armią Ludowo-Wyzwoleńczą i szerzej poza strukturami państwa
angażowani są wszyscy Chińczycy na całym świecie. Indywidualna praca wielu osób jest skuteczna nawet przy słabej organizacji, lecz wymaga mobilizacji politycznej. Wojna informacyjna w rozumieniu militarnym, czyli wąskim, składa się z 5 głównych elementów i 2 głównych obszarów. 5 głównych elementów to zniszczenie materialne, wojna elektroniczna, decepcja, tajemnica operacyjna i wojna psychologiczna. A 2 ogólne obszary to ochrona informacji, czyli obrona, oraz atak informacyjny. Zinformatyzowana wojna Chin obejmuje wykorzystanie broni i sił opartych na informacjach, zdolności do precyzyjnego uderzenia, zdolności dowodzenia i kontroli wspomaganej technologią, działań politycznych, w tym stosunków międzynarodowych, i działań wywiadowczych, szpiegowskich. Cyfrowe pole bitwy jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia militarnej wojny informacyjnej. Chiny są mistrzami rekompensowania gorszej technologii poprzez lepszą taktykę. Dlatego też organizują wyspecjalizowane, połączone oddziały specjalne, wyposażone w broń informatyczną do prowadzenia działań wojennych. Chiny włożyły ogromny wysiłek w technologię informacyjną, systemy broni informacyjnej i sieci informacyjne, ponieważ wojna informacyjna zdecydowanie różni się treścią i formą od technik wojennych stosowanych w przeszłości. Chiny rekompensują wszelkie braki w broni opartej na technologii poprzez swoje wysiłki zmierzające do tworzenia błędów poznawczych oraz wpływania na treść, proces i kierunek myślenia przeciwnika. I na dziś byłoby to na tyle. Ja zaś opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. I na tych kursach szkolę m.in. kadry wywiadowcze i analityczne dla biznesu. A praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, to pisz na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia. Piotr Herman, szpiegul.pl, OSS, Okiem Służb Specjalnych. Cześć!